Środa 10 sierpnia, witam Państwa, Marcin Glapiak, zapraszam na magazyn miejski, a dziś remonty w budynkach komunalnych. Gigant sportu bije kolejne rekordy. Około 1 miliona złotych kosztowały inwestycje i remonty w budynkach komunalnych w pierwszym półroczu tego roku. O tym, który budynek został zakwalifikowany do remontu, decydowały okresowe przeglądy techniczne, ekspertyzy oraz wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. W tym roku niektóre remonty już zakończono. W tym roku zostały zakończone remonty w dwóch budynkach, to jest Poznańska 365 i Skłodowska 1214, a w pięciu budynkach Toruńska 11, Solankowa 52, Poprzeczna 21 i 23 oraz Kilińskiego 6 zostały zakończone prace remontowe pierwszego etapu. Kontynuacja remontów w tych budynkach nastąpi w 2017 roku. Obecnie w trakcie remontu jest budynek przy ulicy Narutowicza 6. Można też śmiało powiedzieć, że dzięki miejskim inwestycjom w centrum Inowrocławia będzie mniej dymu. Szczególne podkreślenie zasługują inwestycje dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynków, to jest ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Są właśnie inwestycje zostały dokonane w takich budynkach jak Szeroka 4, Kasprowicza 8, Kasztelańska 21 oraz Kasztelańska 12 i 14. W swojej kolekcji ma już 97 medali i ciągle walczy o kolejne. Mowa o Zygmuncie Lewandowskim, inowrocławskim pływaku, który każdego dnia udowadnia, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Pan Zygmunt pływa dwa razy dziennie, rano i przed południem, pokonując średnio na basenie 3 km. Rocznie nasz 80-letni mistrz przepływa około 1200 km. Teraz inowrocławski pływak przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które odbędą się za miesiąc w Chorwacji. Przygoda pana Zygmunta z pływaniem trwa już od czasów II wojny światowej. Moja przygoda z pływaniem to zaczęła się w czasie okupacji. Podczas II wojny światowej, gdzieś 43-44 rok, kiedy chodziliśmy pływać się z dzieciakami, chodziliśmy pływać na tak zwane zarwane i na dno Teć do Montew. Tam się zaczęła moja przygoda z pływaniem, tam pokochałem wodę i do dnia dzisiejszego jestem wierny jednej wodzie. No właśnie. Pan Zygmunt jest 90-krotnym mistrzem Polski i wielokrotnym rekordzistą kraju. Nasz pływak ma też międzynarodowe sukcesy. No, najważniejsze to są dwa medale z Mistrzostw Europy w pływaniu w Kadyksie w Hiszpanii w 2009 roku i w Eindhoven w 2013 roku. Na 3 km na wodach otwartych brązowe medale zdobyłem i jestem jedyny Polak, który na wodach otwartych zdobył na mistrzostwach Polski lub świata medal. Przede mną nikt tego nie zrobił i po mnie nikt. Począwszy od młodzików, juniorów i seniorów, nie ma w Polsce nikogo z medalami w tych konkurencjach. No to na koniec życzymy panu Zygmuntowi zdrowia i kolejnych sukcesów. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Miniony weekend upłynął w Inowrocławiu pod znakiem Orkiestr Dętych. W 44. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych wziął udział ponad 300 młodych muzyków z całej Polski. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od przemarszu orkiestr spod teatru do Parku Salankowego, gdzie ruszyły przesłuchania zespołów. Jak zwykle młodzi muzycy walczyli w dwóch kategoriach: koncert estradowy i musztra paradna.
sobotę mieszkańcy miasta mieli okazję zobaczyć koncert nocny. Młodzieżowe orkiestry zagrały w scenerii tężni, a towarzyszyła im gwiazda wieczoru, grupa Vox. Właśnie, bo grupa Vox to nie tylko śpiewa, również gra i was jako muzyków też pewnie to cieszy, że tylu młodych ludzi bierze się za granie instrumentów, bo to przynosi same dobre rzeczy. Ja się ogromnie cieszę i moi koledzy również, że w Polsce mamy bardzo dużo, bardzo zdolnych młodych muzyków. Co nie mało pocieszające, że mają małą siłę przebicia. Po prostu wydaje mi się, że rynek muzyczny jest jakoś źle skonstruowany w naszym kraju, że ci młodzi ludzie, chociaż posiadają niekiedy niektórzy fantastyczne umiejętności na poziomie światowym, nie mają możliwości pokazania tych swoich umiejętności i to mnie boli. Nie ma prawdziwych, po prostu polski rynek muzyczny nie ma menedżerów. To są, jeżeli ktoś mieni się menedżerem, to jest w błędzie, bo menedżer to jest ktoś, kto przychodzi z wypchanym portfelem albo z walizką pieniędzy i mówi do artysty: słuchaj, od dzisiaj będziesz robił to, bo ja za to będę płacił i ja cię wypromuję, bo mam na to pomysł. Takich ludzi w Polsce nie ma. No ale też śpiewacie przede wszystkim. No właśnie, jak to jest z tym polskim śpiewaniem? Już 35 lat śpiewam. No więc z polskim śpiewaniem jest tak jak z Festiwalem Opolskim. Jest, a jakoby go nie było. Ja ubolewam bardzo nad tym, tutaj muszę przypiąć łatkę Festiwalowi Opolskiemu, który kiedyś, zapewne wszyscy pamiętają, generował zawsze przeboje. Zawsze w poniedziałek po festiwalu cała Polska śpiewała jakiś przebój. Dzisiaj w poniedziałek po Festiwalu Opolskim nikt nie wie, że się festiwal odbył. Tyle w tym temacie. Taka puenta. A jeszcze no, nie sposób nie zapytać o to, co dzieje się w grupie Vox. No, widać, że koncertów macie sporo. Koncertujemy, jeździmy po świecie, jesteśmy zespołem na tyle uniwersalnym, że ponieważ my śpiewamy muzykę popową, gospel, swingową, w związku z tym mamy dość dużo pracy, bo na rynku jest zapotrzebowanie na taką muzykę. Niedawno byliśmy przez dwa miesiące prawie na takim pięknym tournée
takim sentymentalnym po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie przejechaliśmy 20 tysięcy mil w takim niedużym vanie. Niewygodnie było jak sto diabłów, ale to, co zobaczyliśmy i spotkania z Polonią, o której kiedyś nie mieliśmy dostępu, nie jeździliśmy w tamte rejony, niezapomniane. I jeszcze tak na koniec zupełnie, jakieś nowe utwory, nowa płyta? W ubiegłym roku wypuściliśmy taki utwór, to była ciekawostka. Nie miałem do niego przekonania, ale parę osób mnie przekonało, łącznie z moją córą, do której zadzwonił Janek Młynarski, syn słynnego Wojciecha Młynarskiego, z propozycją, że ma dla nas utwór i czy byśmy się podjęli wykonania. Zaśpiewaliśmy Tęczowy Most. Dzisiaj w hotelu Bast pan recepcjonista zapytał, czy będzie koncert z Tęczowym Mostem. Ja mówię, no dzisiaj nie, bo mamy ograniczony czas. Bardzo rozczarowany. Ale jesteśmy przygotowani już z repertuarem, z materiałem na nowym i myślę, że jeszcze w tym roku damy się usłyszeć. W tym roku nasze miasto odwiedziło 6 zespołów z Przysuchy, Białegostoku, Bydgoszczy, Kóz, Kozienic i Tłuszcza. No, witamy orkiestrę, która jest po raz pierwszy w Inowrocławiu. Przedstawcie się, skąd jesteście? Jest Tłuszcza, miejscowości, która jest 30 km od Warszawy w stronę Białegostoku. No to kawał drogi. No niestety, troszeczkę jechaliśmy 5-6 godzin, ale udało się. No, trzeba powiedzieć, że ta wschodnia strona Polski to chyba jest bardzo muzykalna. Wschodnia strona Polski jest bardzo muzykalna. Myśmy słyszeli co innego, że ta południowa strona też jest bardzo muzykalna, jak i ta również, ale staramy się, robimy. Jest sporo na naszym terenie, jest samym tylko powiecie wołomińskim jest 6. No tak, jesteście po raz pierwszy w naszym mieście. Jak wam się Inowrocław podoba? Inowrocław jest przepiękny, te tężnie, te parki, no cudowne, piękne miejsce. I co przygotowaliście? Jaki repertuar, co gracie? Na Inowrocław, a jest to nasz trzeci już festiwal w tym tygodniu, za tydzień jest następny, czwarty. Przygotowaliśmy hity światowe, czyli Ariany Grande, Problem, przygotowaliśmy Skyfalla ostatniego, przygotowaliśmy Happy, Merching, przygotowaliśmy Seven Nation, taki rockowy utwór, klasyka muzyka rocka. Jak działacie w ciągu roku? Jak często się spotykacie? Ilu jest muzyków? Muzyków mamy 40 paru, natomiast około 20 młodych muzyków i jeszcze uczących się. Działamy, spotykamy się 2 razy w tygodniu, ćwicząc musztrę, jeszcze spotykamy się w niedzielę, czyli 3 razy w tygodniu. I jak? Młodzież chyba chętnie garnie się do grania? Młodzież bardzo chętnie się garnie do grania, co widać. Grają nawet tutaj przy autokarach, nie odkładają instrumentów. Oczywiście wszystko jest w porządku i bardzo chętnie to robią. Długie są tradycje grania na orkiestrach dętych u was? Tradycje są bardzo długie, sięgają w Tłuszczu od przedwojny, natomiast bardzo długo po wojnie nie było orkiestry i 15 lat temu zaproszono mnie do współpracy i przejąłem i zrobiłem orkiestrę w Tłuszczu. Czego wam życzyć jeszcze? Nie wiem, czy wygranej, czy niewygranej, ale przydałoby się. Po sobotnim koncercie Przytężni przyszedł czas na niedzielny koncert galowy, w czasie którego poznaliśmy laureatów festiwalu. W tym roku główną nagrodę zdobyła Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Denta Furioso pod dyrekcją Tomasza Strzelczyka. Wybór zwycięzcy jednak nie był łatwy. Wszyscy mamy to samo dziwne wrażenie przed festiwalem, kiedy pracujemy nad przygotowaniem muzycznym, nad zgraniem wszystkich orkiestr biorących udział w festiwalu. Czy dadzą radę zaakompaniować wspaniałym gwiazdom, które są zapraszane na festiwal? I zawsze z maleńką dozą niepewności podchodzimy do tego, ale w trakcie prób przekonujemy się, że wszyscy stają na wysokości zadania, przygotowują się świetnie do festiwalu i sukces gwarantowany. Co tu kryć?